Marcin, runda wiosenna w wykonaniu GKS-u Tychy, nieudana, bo zaczęta od porażki, ale z przebiegu spotkania nie wynikało, że tak się zakończy ten mecz. No dokładnie. Dzisiaj na pewno graliśmy dobre spotkanie. Wszystkie założenia taktycznie, wszystko było robione. No, tylko brakowało tej skuteczności, gdzie nie potrafiliśmy strzelić. Jarka to wykorzystała przy stałym fragmencie gry i to ona dzisiaj wygrała i na pewno gratulacje dla Arki, a my musimy wziąć się w garść no i w następnym spotkaniu pokazać tą dobrą grę, bo nie ma co ukrywać. Wychodzi to bardzo fajnie. Właśnie można powiedzieć, że Arka tylko momentami wyglądała na zespół lepszy i ten, który ma się bić o awans do Ekstraklasy. Ja tam nie będę analizował teraz Arki, bo to nie moja drużyna, a życzę im na pewno, żeby grało jak najwyższe cele. Skupiam się teraz na swojej drużynie, żebyśmy się utrzymali no i wygrywali, bo to jest dla nas najważniejsze. Właśnie dzisiaj miał ten mecz przybliżyć w utrzymaniu zespołu w pierwszej lidze, a wychodzi na to, że zostajemy w strefie spadkowej. No tak, no, dokładnie, ale to dopiero jest początek i myślę, że w następnych spotkaniach będzie coraz lepiej. Ty się, Marcin, widać, że dobrze wprowadziłeś do zespołu. Zresztą nie od dzisiaj wiadomo, że jesteś osobą wesołą, komunikatywną. No tak, no na pewno drużyna jest bardzo fajna i początki wiadomo zawsze są trudne, ale później na pewno z czasem już jest coraz lepiej i no i po to tutaj jestem, żeby pomóc i żeby drużyna wygrywała i myślę, że będzie ku temu okazja w następnym spotkaniu. Paweł, już dawno nie można było powiedzieć, że wynik tak nieadekwatny do przebiegu meczu jak dzisiaj. No tak, no prowadziliśmy grę. Wydaje mi się, że byliśmy, można powiedzieć, drużyną lepszą. No natomiast wygrywa się mecze strzelając bramki i można powiedzieć, że głupio stracona bramka z naszej strony. Uczulaliśmy się nawzajem przy tej sytuacji. No i tracimy punkt. Patrząc na to, jak dzisiaj graliśmy, to było dobrze, ale do tego 15-16 metra później brakowało tych sytuacji bramkowych, bo brakowało strzałów na bramkę. No tak, no, można powiedzieć, że drużyna Arki zagęsiła bardzo środek i ciężko było dojść do takich sytuacji klarownych, czy oddać strzał nawet z dystansu, załóżmy na mnie, z 20 metra, bo mają odległości między sobą. Natomiast no, musimy na pewno poprawić to na treningach. Trener na pewno nas uczyli, żeby stwarzać więcej sytuacji. Na pewno będziemy to ćwiczyć na treningach. A jak ci się sporo współpracowało z Tomaszem Doczekalem, bo ty byłeś tym wysuniętym napastnikiem, a on za tobą miał grać i grał? No tak, no nie wiem, no ciężko tak określić z poziomu boiska. Myślę, że z trybun to wyglądało lepiej, znaczy lepiej to można określić. Myślę, że z każdym meczem, jeżeli tak będziemy grali, no to ta współpraca będzie wyglądała lepiej, będziemy się lepiej rozumieć. Nie? Tydzień spotkania z Energetykiem Rów Rybnik i tam chyba tylko 3 punkty, nie ma innego wyjścia, bo to jest nasz rywal, walca o utrzymanie. No tak, no będziemy tam jechać na pewno tylko 3 punkty i pokazać się z dobrej strony.